smaku omletu z ostrygi. Wieczerka z brzoskwinią to smakuje. Hello everyone, Amadeus is here. I'm today with a new video. As you can see, I'm not in Taiwan, I'm in Poland, and I brought lots of happiness from Taiwan, as you recommended actually in a previous video, to let them try to my cousins and my sister and friends Taiwanese snacks, and we're gonna see do they like them or not. Więc jak się nazywacie po kolei? Hi, my name is Jagoda. Hi, my name is Olivia. Hi, my name is Wick. Her name is Victoria, of course. Hi, my name is Maya. Hi, my name is Livia. Hi, my name is Paweł. Paweł, very nice. Pierwszy to jest karmelowy pudyń. Budyń, który ma smakować tak jak polska krówka. Kto lubi krówki? No, każdy. Tak? Lubicie krówki? Nie. Okay. By the way, you know Jagoda in Polish means blueberry? It's a very cute name. Okay. Huh? Don't be shy, you can have two. Jest dwa od razu. Tak smakuje. Okej, okay, więc co ty myślicie? Takie krówki, takie karamelki. Fajnie wygląda. Fajnie wygląda. Looks nice. No. Dobra, Livia pierwsza. Jak krówka. Taste tak. No. Tylko to jest za słodka. Mm-hmm. She's in Poland. We have a candy. It's called krówka, which means little xiaonio, little cow. Because when you eat it, you do. It's so chewy. That's why we call it krówka. Co jak to smakuje, Pawełek? Super. Super. Pachnie kawą. Dobrze. Lepszy niż krówki? Mm-hmm. Smakuje jak kawa. Jak kawa, ma kawowe. Aha. No, fajna. Fajna? Kto lubi jeść chipsy? Zależy jakie. Mhm. Zależy od smaku, tak? Mhm. Jaki jest wasz ulubiony smak? Maga. Ostre. Maga. No? Papryka. 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 Dobra, więc ja mam taki bardzo specjalny smak. On jest o smaku omletu z ostrygi. Możecie powąchać najpierw. Nie pachnie źle. Nie pachnie źle. Sojowo. Sojowo? Sojowo. O. Jak to normalne nasze. No. Like a normal chips. Nie czuję tutaj nic nadzwyczajnego. Nic nadzwyczajnego. Nie ma chińskiej. No, myślałam, że będą gorsze. No. Oh, she thought it's gonna be worse and she thinks it's good. No, nic specjalnego, normalne chipsy, więc możesz komuś taki żart wywinąć, że to jest o smaku pizzy. So this one, flavor, I'm sorry guys, it's okay, but it doesn't have any special flavor. Które następne? To są jakieś owoce. Teraz poczułam ten smak. To lubi mango. To jest mango z Tajwanu. Rozdzielić, bo to jest. To są takie duże klasterki. Fajnie, słodko. No. No sorry. Tak dziwnie. Dziwnie? Dziwnie. O. Ops. Co? Dziwnie. Ale jest duże, mega. Może nawet na trzy osoby musicie się podzielić. Co? Na trzy osoby musicie to podzielić, dobra? No. O, Livia, podzielisz ładnie? Nie. Mam ci pomóc? Jeszcze. No, sorry. Oj. No. I jak tam wchodzi? Też. O, dzięki, fajne. Dzięki. Dzięki. Wszyscy mają? Dobre. Lepsze niż świeże? No, lepsze mango. Lepsze zwykłe mango. Tak. No. Dobra. No. Twarde. Trzeba mieć zęby mocne do tego, tak? Więc jak ktoś bezzębny, to raczej nie zje. Smakuje? Mm-hmm. Smakuje jak syrop. Jak syrop? Mm-hmm. O, to jest inny owoc z Tajwanu, jabłko. Się nazywa guava. Wygląda jak jabłko. Chcę wyciągnąć, powąchać. Tu jest więcej kawałków. O, Olivia? Nie wiem, czy się nie. To pachnie jakoś tak fajnie. Can you close the door? No, jeszcze sporo.
Okej. Nie wiem. To wygląda jak pieczarki. Mhm. Jak pieczarki. Jeszcze zostało dwa, nie? Dziwnie pachnie. Chyba wzięłaś dwa, Livia. No, wiesz co? O Jezus, chcesz jeden? Zbyt dobry. No dobra, no zjem w razie czego. Jak to smakuje? Dobrze. Zapach? Dziwnie? Mango bardziej smakowało. Mango bardziej smakowało. Mango. Mango lepsze. Pieczarka z brzoskwinią to smakuje. Idealne do pizzy. Chrupki nazywają się guai guai. One znaczą... Guai guai po chińsku to znaczy, że się masz słuchać i słuchać, albo posłuszne dziecko, albo żeby komputer miał działać, albo maszyna, więc ludzie kupują je, kładą koło maszyny i nigdy się nie psuje. Więc jak wam internet nie działa, to router, to koło telefonu położysz, by nie zawsze działał. To jest prawda. Trzeba spróbować. You... Jak my to wiemy, to my będziemy działać? No będziecie działać w końcu, a teraz nie działacie, więc no... Mówiłem, że to ma działać, tylko się nie da otworzyć, nie? Więc nie wiem, co tu się dzieje. No to są takie chrupki o smaku mleka kokosowego. Ale czuć tego kokosa. O. No. Słodki. Słodkie to nie jest słone w ogóle? Mm-mm. Jakbym jadła płatki. No. I dobre płatki. Powiedziane. Dobre? Takie z miodem. Ja płatki mogę jeszcze? Mogę jeszcze? No jasne, jasne, spoko. Tu jeszcze ten tegas? Jak te no? Płatki. Mhm. Śniadaniowe. Więc to mogliby to sprzedawać w Polsce? Szkoda. No. To tak, to by wam podobało się. Ostatni. Coś z czekoladą. Kto lubi czekoladę? Zależy jaka. Ale lubisz. Ale lubisz. Ogólnie jak jest dobra czekolada, to smakuje. No jasne. Mhm. Jak to wygląda dla was? Widzieliście coś takiego? Jak te babeczki takie jak małe. Grzyby. Mhm. No babeczki. Muffinki, takie babeczki, tak? Dobra, Livia pierwsza. Maja, Pawełek. No, co to się zostały? I co o tym myślicie? Więcej jest tego czegoś upietrzonego niż tej czekolady. Dobra. Muffinki jest... takie. Muffinki. No jest dobre. Fajne. Jest dobre, okej. Okay. Mhm. Na wycieczkę rowerową akurat, w góry. Smakuje? Nie jadłem. Więc teraz jak wszystko przyjrzymy od początku do końca, jeżeli mamy wybrać najlepsze... Jakiego? No. Guai guai wygrywa. Tak, guai guai. To jest najlepsze. It's the best one. This is number one. Następne? Mango. Mango? Mm-hmm. Mango wygrało. Ok, numer dwa. Number two. I potem? To. Karmelki. Number three. So, if you work in business, and you want to export something to Poland, this is, sorry, research done for you. Kids in Poland like mostly this, then that. A te pozostałe? Pozostałe to nie za bardzo, nie? Nie, to nie przejdzie. Okej, dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie. Everybody learn the word dziękuję, which means thank you in Polish. Very easy, everybody can say. Thanks for watching my video. I hope you like it. Make sure you subscribe to my channel. I'll see you next time. Bye bye. Bye.